Paradoksalnie dziesiątki lat wojskowego użytkowania sprawiły, że w okolicy Bornego Sulinowa powstało cenne zbiorowisko roślinne. Największe w Europie wrzosowiska. To siedliskowa ostoja sieci Natura 2000. To nie tylko jak gdyby krajobrazy, ale również takie bardzo finansowe pożytki, dlatego że zezwalamy i wystawiają tutaj pszczelarze z połowy Polski swoje pasieki na wrzosy, bo to bardzo cenny miód. Włocławek, Gdańsk, Darłowo, Poznań, pół Polski. Zezwoleń wydajemy od kilku lat na wysokości 5000. Jedną dziesiątą gminy stanowią wody leżących tu aż 57 jezior. Takiej liczby może pozazdrościć nie jedna z miejscowości położonych na Pojezierzu Mazurskim. Największe jest jezioro Pile. 9,5 km długości i 30 km linii brzegowej. Są lasy, jeziora, są i rzeki. I to jakie rzeki? Bogactwo przyrodnicze Doliny Piławy sprawiło, że została ona uznana za ostoję Natura 2000. Środek sezonu turystycznego, za nami śródleśna rzeka niczym Czarna Hańcza, turystów nie za wielu. No. Sama w sobie bardzo urokliwa, zaczyna się z jeziora Komorze, poprzez kilka mniejszych jezior, jezioro Brody, jezioro Kocie Małe, później do jeziora Pile, z którego bierze swoje główne ujście. Teren kanału o długości niespełna 3 km, bardzo urokliwie położony, powstał w latach 34-30, w wyniku czego powstało kilka jazów na tej rzece. Jeden jaz piętrza wodę właśnie na tym kanale. Tutaj jest wyższa woda, kanał jest dość głęboki, bo to jest głębokość od 3 nawet do 6 metrów w niektórych miejscach. W miejscach, gdzie są bunkry, można wyjść z kajaku i zwiedzić też te umocnienia. Płynąc też tą rzeką, no, możemy spotkać bardzo ciekawe zwierzęta wodne, między innymi bobra, jeżeli ktoś ma szczęście i płynie cicho, zachowuje się cicho, ale również ptaki. Tutaj mamy również gniazda chociażby no, jakże rzadkiego orła bielika. Mamy drugi obszar naturowy, Dolinę Piławy. Tam oczywiście wpływa to na gospodarkę leśną, ale przy
założeniu obecnie tak zwanych powierzchni referencyjnych, gdzie zostawiamy 5% powierzchni, jak gdyby w ogóle nie ruszamy. Nie są to rezerwaty ścisłe, ale są to powierzchnie, które po prostu zostawia się samym sobie z martwym drewnem, które jest potrzebne dla... Mamy wielu turystów, nie tylko turystów kajakowych, ale turystów również czynnie wypoczywających na rowerach chociażby. Jest kilka szlaków rowerowych na terenie gminy Borne-Sulinowo i między innymi jeden ze szlaków biegnie wzdłuż linii brzegowej rzeki Piła. A całe epicentrum takiej przyrody, jakże jeszcze dzikiej, nieodkrytej, właśnie mamy w dolinie rzeki Piławy. Wizja gospodarowania w zgodzie z naturą sprzyja rozwojowi turystyki. Grzyby, jagody, czyste rzeki, jeziora, lasy i powietrze. Czego trzeba więcej? Dzieci przychodzą, oglądają zwierzęta. W zagrodzie mamy daniele, mamy jelenie sika i muflony. Te obserwacje można prowadzić prawie że jak w naturze, bo wybieg dosyć duży. Tak, wybieg jest zagroda 3,5 hektara, 35 tysięcy metrów kwadratowych. Także warunki mają zbliżone do warunków naturalnych. Lasy, jeziora, czyste powietrze. Między innymi my też tutaj przyjechali z tego powodu, bo znali to Borne-Sulinowo z tej strony. A same pochodzimy z Zagłębia, z Doniecka, no i nie porównać tam tą atmosferę tutaj. Aha. Dlatego tu dużo ludzi przyjeżdża ze Śląska, z dużych miast, bo tu jest cisza, spokój. Dużo atrakcji dla turysta. No i takie miejsca jest nie całkiem odkryte przez turystów, którzy zwiedzają całe tereny polskie. Jak widać, porównywanie gminy Borne-Sulinowo do Pojezierza Mazurskiego wcale nie jest nie na miejscu. Z jedną tylko różnicą. Tu jeszcze nie dotarła masowa turystyka. Można mieć nadzieję, że dzięki ostojom Natura 2000 tak już pozostanie. A w Bornym nadal będzie się można cieszyć jeszcze jednym tutejszym specjałem. Wszechobecną ciszą.